Zawsze realizujemy program, który jest w naszej ocenie najlepszy dla Polski. Nie zamierzamy oddawać władzy dzisiaj Donaldowi Tuskowi i tej zgrai kolaborantów niemieckich, którzy chcieliby wprowadzać tutaj porządek pod dyktando już nie z Brukseli, ale bezpośrednio z Berlina. Będziemy podejmować wszystkie możliwe działania, aby te rozwiązania w życie nie weszły, dlatego że uważamy, że polityka prowadzona pod szantażem ze strony Brukseli czy to Berlina jest polityką, która musi się dla Polski i dla Polaków źle skończyć. Chcemy też, aby Polacy mieli okazję do lepszego poznania wszystkich okoliczności związanych z KPO, a przede wszystkim tego, że nie mamy tutaj do czynienia z żadnym prezentem, żadną darmową dotacją, ale bardzo drogim kredytem, za który przyjdzie nam płacić. Płacić twardym pieniądzem, mierzonym zdaniem ekspertów kwotami od 300 do 500 miliardów złotych, za kwotę nieco ponad 100 miliardów złotych, i płacić ceną polskiej suwerenności, anarchii w polskim sądownictwie, brakiem elementarnego zaufania obywateli do państwa prawa, brakiem zaufania inwestorów do Polski jako państwa, które gwarantuje praworządne zasady funkcjonowania biznesu. Więc te koszty i zyski wynikające z decyzji, które dziś są forsowane w Sejmie, powinny być przedmiotem poważnej debaty publicznej.